To kawał roboty. Przeważnie robią to starsze ciuchcie, ale dzisiaj wszystkie są zajęte. Nie martw się, damy radę. Tak, damy radę, damy radę. Znalazłam wam do pomocy kogoś z dużym doświadczeniem. Starego Pita. Ha? Och, ale stary Pit jest taki powolny. Pojedzie. Kogo ja widzę? Wojtuś, Kuku, Bronek. Nigdy nie pamięta naszych imion. Wiem, ale nie mogę. No już, ciuchciaki, czas na załadunek. Pamiętam jeszcze tę zajezdnię z czasów pary. Wtedy prowadzili ją we trójkę Samuel, Salomon i Sally. A może Syd Steven i Sue? Wiecie co? Żeby nas parowóz uczył? Właśnie! Jest taki stary! I taki głośny! To jest całkiem normalne, że z parowozów bucha para. Pit jest może stary, ale ma doświadczenie. Przepraszam! Zaczynał pracę, kiedy stacyjkowo było malutkie. Możecie się od niego bardzo wiele nauczyć. Tak, jak się coś robi całą wieczność. Pamiętajcie, by ładunek rozkładać równo. Widziałem wiele awarii z powodu niestarannego załadunku. Gdzie ten Edek? Dalej, Edzio, tylko się dzisiaj nie spóźniaj. Witaj, Morgan! Jajka dla ciebie. Są prosto od kurki, świeżutkie. Dziękuję. Czy Zosia mogłaby mnie teraz odwieźć do domu? Czekają na mnie cielęta w oborze. Zosi niestety nie ma, ale jest Hugo. Hugo! Co jest? Odstawiłbyś Feliksa na farmę? No jasne. A co będzie z Edziem? Nie martw się o niego. Powiem mu. Jeśli się pojawi. Dobra. No to wsiadaj. Dzięki za podwiezienie. Chcesz zobaczyć moje cielaki? Z radością. O, ale Edzio już pewnie czeka, więc lepiej już będę wracał. No to może innym razem. A, jak ci się śpieszy, to pojedź na skróty. Którędy? Jedziesz do mostu i na drugim zjeździe w lewo. I zaraz potem będzie zielony tunel. Super, wielkie dzięki. Bywaj. O, i znowu się spóźnię. Uwaga, drzwi się otwierają. Strasznie cię przepraszam. Uciekł mi pociąg, a potem... Ej, Edek, nie możesz się w kółko spóźniać. No wiem. To się już nie powtórzy. Obiecuję. Ciekawe, czy Dunbar wie, że na ślepym torze stoi jego wagon. Dzień dobry, ciuchciaki. Cześć, Dunbar. Dzisiaj poćwiczymy manewry potrzebne do zdobycia odznaki Wygoda Pasażera. Ciuchciastycznie. Ale super. Poznajcie, oto kiwaczki. Och, niezłe. Jeśli przejeżdżam płynnie, prawie się nie ruszają. Widzicie? A jeśli szarpie? Ale się kiwają. Pamiętajcie, jeśli swoich pasażerów wieziecie, nie szarpiecie, tylko gładko płyniecie. Co was tak bawi? Rymujesz. Naprawdę? Nie wiedziałem, że poetą się stałem. Znowu to zrobiłeś! Wasza kolej, ciuchciaki. Oto wagony. Przymocowane! To zaczynamy!
Wspaniale, Koko. Płynnie i gładko. Patrz przed siebie, Wilson. Dunbar, staram się jak mogę. Przepraszam. Ogłoszenie specjalne. Jeśli spojrzycie w dół, zobaczycie trzęsącego się Wilsona. O, ale się kiwają. Nie przejmuj się, Wilson. Po prostu musisz się skoncentrować. Egzamin będzie dopiero o drugiej. Masz dużo czasu. Och, zapomniałem o egzaminie. Może poćwiczysz sobie w parku. Tam nikt cię nie zobaczy. Chyba masz rację. Koko i Bruno świetnie sobie radzą. Ja nigdy nie zdobędę odznaki. Ciuchcia się zatrzymuje. Pewnie znowu będziesz się ze mnie śmiać, bo nie umiem wozić pasażerów. Kiedy on przyjedzie? Nie wiem. Widzę go, widzę go! Jedzie! Tak jest, moje bambini. Nadjeżdża wielki Frostini. Lody dla wszystkich. Truskawka i czekolada to gratka nie lada. Kochamy Frostiniego! Kochamy Frostiniego! Kochamy Frostiniego! Kochamy Frostiniego! Frostini jest taki fajny. Słuchajcie, moje bambini! Nadjeżdża Frostini! Ale dzisiaj gorąco. Pit, dobrze się czujesz? Trochę się zgrzałem. Nie lubię takiej pogody. Lepiej zostań w domu. A, nic mi nie będzie. Nie odwołałem żadnej podróży od 150 lat. Wszystkie ciuchciaki proszone są na dworzec. Trzymaj się, Pit. Uważaj, żebyś nie wyparował. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. To... Frostini! Ciuchciastyczny! Grazie, dziękuję. Ciao, ciuchciaki. Nadeszły wakacje i mam dużo pracy. Dlatego przyjechałem tutaj, żeby znaleźć pomocnika. Och, ja pomogę! Ale Frostini potrzebuje tylko jednego pomocnika. Ja pomogę! Wypadam z gry. Dla mnie jest za gorąco. Czyli będzie to jeden z was, tak? Na początku pokażecie, na co was stać, a potem wybiorę sobie pomocnika. Perfekto! Zaczynajmy! Tak, jedziemy! Chciałam wam przypomnieć, że jutro odbędą się Mistrzostwa Ciuchci! Mistrzostwa Ciuchci? Co to jest? To wielki wyścig dookoła stacyjkowa. Ciuchci! Ale super! Rok temu wygrał Hektor! Wiolu, nie zapominaj o poprzednich latach. Obroni tytuł jeszcze raz? Czy tym razem puchar zdobędzie inna ciuchcia? Wypolerowany tak, że można się w nim przejrzeć. O, Reta, ale jest piękna. Tak. Hej, świetnie wyglądam. I pamiętajcie, to wyścig, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. Uważajcie na torach. Powodzenia, ciuchcie! Mistrzostwa Ciuchci! Nie mogę się doczekać! Ciekawy jestem, kto w tym roku wygra. Oczywiście, że Hektor! Hej, ja też jestem szybka. Chodźcie, poćwiczymy. Od razu lepiej. Nareszcie mam przerwę. Wszyscy gotowi? Na tory? Start! I wystartowali. Koko obejmuje prowadzenie, ale Wilson jest tuż za nią. Koko mknie jak strzała. Macie turbo doładowanie. Jest Witaj, Hektorze. Cezary. Ciuchciaki ćwiczą przed wyścigiem. Ta Koko jest bardzo szybka. Zobacz, jak pędzi. Muszę wygrać. Ona nie jest dla mnie konkurencją. Nie bądź tego taki pewny. Jest roztrzepana i musi się jeszcze dużo nauczyć. O-o! Koko, nie w tę stronę! O nie! O tym mówiłem. Przepraszam, przejeżdżam.
Nie ma to jak film o super ciuchci. Super ciuchcia, to jest to. Jest silna, pomocna, wykona każde zadanie. Chyba też jesteś jej fanem. Tak, kiedy dorosnę, to na pewno zostanę super ciuchcią. Wilson, Bruno i Coco proszeni są na wysypisko. O, muszę jechać. Do zobaczenia w kinie. Witam, ciuchciaki! Iwo miał dziś dużo, dużo, dużo pracy! Jeździłem dookoła naszego stacyjkowa i zbierałem śmieci. A pokażesz nam, jak pracuje zgniatarka? Oczywiście! Perfekto! Faza pierwsza. Zrzucanie, zrzucanie, zrzucanie. Świetna robota, Iwo. Pierwsza klasa. A teraz, Bruno, faza druga. Sortowanie. Wybierz z tych śmieci wszystkie puszki. Ale to zajmie mi cały dzień. Nie. Zastanów się, chwilę pomyśl. Jest na to przecież zdecydowanie łatwiejszy sposób. Puszki są metalowe, więc użyjmy magnesu, żeby było szybciej. Włączyć magnes. Dobra robota! A teraz zgniatarka! Hurra! Zrzucanie, zrzucanie, zrzucanie! Gotowe! Tak sprasowany i przygotowany metal może jechać do odlewni. Jak widzicie, w stacyjkowie nic się nie marnuje. Ciuchciastycznie, ale to jest super. A teraz każde z was pojedzie ze swoim ładunkiem. Pikuś też chce się bawić. Ojej, to nie Pikuś. Och, jest taki słodki. Jest całkiem sam? Na to wygląda. Lepiej wezwę Morgana. Chyba chce się pobawić. Będziesz się ze mną ścigać? Ojej, ale jest szybki. No, prawie tak jak ja. Wiem, jak cię nazwę. Zumi! Jak się masz, piesku? Och, śliczny szczeniaczek. Małobroże, więc ma i właściciela. Ale nie widzę tabliczki. Trzeba będzie rozpuścić wici. Wszystkim o nim opowiem. To dobry pomysł. Och, zupełnie zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że Danbar już czeka na was w załadowni. Dzisiaj będziecie się uczyć, jak się dostarcza gazety. Super! Tak, to naprawdę fajna zabawa. A co będzie z Zumim? Zaczeka w ogrodzie. Co ty na to, Zumi? Zajrzę do ciebie później, Zumi. Nic się nie martw. Znajdziemy twojego pana. Ja bym go wzięła. Słuchajcie uważnie. Oto trzy kroki dostarczania czasopism. Chwyt. Cel i pal. Super! Ja też mogę? Chwyt i pal. Oj, orety. Wilson, umknął ci najważniejszy krok, czyli cel. Chcę, żebyś pojechał na farmę. Felix ma nowe jagnię i trzeba mu zawieźć karmę. Och, nowe jagnię? Chcę je zobaczyć, mogę jechać. Cóż? Och, tak bardzo cię proszę. Ja prawie nigdy nie jeżdżę na farmę. Niech ci będzie. Możesz jechać. Fiu! Chodź, Bruno, raz, dwa, trzy. No ale zaraz. Muszę najpierw zabrać karmę. Pośpiesz się. Jagniątka są takie słodkie. Motylki też. Wszystkie zwierzęta. Oprócz tych, które mają wielkie zęby. Tych to nie lubię. Przepraszam. Ja się nie boję. Wiem, że to ty. Po prostu się nie spodziewałam. Nieważne. Zaraz musimy skręcać. Co ty tam wiesz o kręceniu? Och, Bruno, zaczekaj!
Ach, czy masz tam moją karmę? Zgadza się! A Zosia bardzo chce zobaczyć jagniątko. O, z radością je pokażę. Super! Słyszałaś, Zośka? Ale tu nikogo nie ma. O, może już je ogląda. Bruno! Ej, Bruno! Gdzie jesteś? O! Bruno! Bruno! Tak to nigdy mnie nie usłyszy. Chciałabym mieć syrenę jak Emilia albo gwizdek jak Pit. Na pomoc! Zabłądziłam! Do widzenia! Och! Jak zobaczysz Zosię, powiedz jej, że jadę do zajezdni. O, dobrze! O, Zosia? Wszystko już dzisiaj zrobiłam. Brawo, Koko. Ale wiesz co? Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. O, a jakie? Weterynarz, dr Gosling, mówi, że wkrótce w zoo urodzi się nowe żyrafiątko. Coś ty! O. I jest mu potrzebna szybka ciuchcia. Szybka ciuchcia? To ja! A co mam zrobić? Masz zostać w parku na noc i podjechać po niego, gdy żyrafa Twiga zacznie się dziwnie zachowywać. To proste! Nie ma sprawy! Wiedziałam, że się ucieszysz. Teraz jedź do Dunbara i zabierz wagon pasażerski dla doktora Goslinga. Dobra! Już jadę! Ciuch, ciuch! Gotowe! Dziękuję. Drobiazg. Och, wiesz co? Możesz przekazać wiadomość Koko? Jasne. Chciałem wymienić jej reflektor. Już go zamówiłem i będzie tu rano. Dobra. Niech oszczędza ten stary, bo w każdej chwili może jej się przepalić. Zaraz jej przekażę. Na razie. Cześć, Koko. Dzień dobry. Już się urodziło? Jeszcze nie, ale to już niedługo. Wiesz, że czeka cię dyżur? Tak, i bardzo się cieszę. Wspaniale. Najpierw zawieź mnie do domu. Musisz dobrze znać drogę, na wszelki wypadek. No pewnie. Proszę wsiadać. Tu jesteś, Koko. Koła sobie zjeździłem, szukając ciebie. Cześć, Wilson. O co chodzi? O, panie doktorze, jest już małe żyrafiątko? Jeszcze nie. Może tej nocy. I wiesz co? Mam nocny dyżur. Rety, pomóc ci? Nie, jedna ciuchcia wystarczy. Dziękuję. Dobra, chcę zobaczyć to żyrafiątko. Na razie, Wilson. Odwożę doktora Goslinga do domu. Pa, Koko. Och, niech to. Miałam dla niej wiadomość. Ej. A dokąd was niesie? Dzisiaj ruszamy za Olgą w teren. Na lekcję nawigacji. Może też chcecie jechać? O co wam chodzi? Sam zobaczysz. Kiedy myśmy to przerabiali, cały czas traktowała nas jak małe dzieci. Na pewno urządzi wam drzemkę. Nie, ale to było dawno temu. Na pewno się zmieniła. Tak, trzymam koła. Do zobaczenia. Tutaj są moje małe ciuchciaczki. Witaj! Jaki piękny mamy dzień na naukę nawigacji, nieprawdaż? Tak. A co to takiego nawigacja? Nawigacja to orientowanie się w terenie. Przydaje się, gdy zabłądzisz albo kiedy pada. O, jasne. Są trzy złote reguły na wypadek śnieżycy, ulewy lub gęstej mgły. Trzy reguły? Czyli zwolnij, świeć, gwiszcz. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Trzeba wtedy zwolnić, włączyć mocne światła i głośno gwizdać. Pora ruszać na zewnątrz. Ustawcie się za mną w szeregu i proszę powtarzać. Zwolnij, świeć, gwiszcz! Zwolnij, świeć, gwiszcz! Zwolnij, świeć, gwiszcz! Zwolnij, świeć, gwiszcz! Głośniej! Zwolnij, świeć, gwiszcz! 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 Czeka ich bardzo ciężki dzień. No. Pomalutku, nie za szybko. To jest najlepsze tempo dla dzieci. Jeszcze zwolnij i będę jechać do tyłu. Viola przydzieliła mi dzisiaj więcej pracy, bo nie ma czterech ciuchć. Mnie też. Muszę zawieźć Wiki na rynek i to natychmiast. A ja Edzia, który musi naprawić sygnalizację. Pronto! Super! Ta była naprawdę fajna. Hej!
Gdzie jesteś? Burza przyprawia mnie o dreszcze. Ale jest na co popatrzeć. I ani trochę się nie boisz? Nie, nie boję się burzy. Naprawdę? Niczego się nie boję. Niczego? Niczego. Przestraszyłeś się. Nieprawda. Ja tylko wietrzyłem tłoki. To wszystko. Cezary proszony na peron trzeci, Olga proszona do zajezdni, Bruno proszony na peron pierwszy. Cześć! Słyszałeś tę wczorajszą burzę? Tak! Te grzmoty i błyskawice! To było naprawdę straszne. Nieprawda, to było super. Och, Bruno, jesteś taki dzielny. Do zobaczenia. Cześć, Zosiu. Dzielny Bruno. Cześć, Wiolu. Dzień dobry, Bruno. Burza spowodowała wiele poważnych szkód, dlatego musisz dostarczyć nowe ogrodzenie do parku safari. Tak, super. Pokażę ci kolor tunelu. Czerwony, zielony, żółty. Myślałam, że się niczego nie boisz. Bardzo śmieszne, Koko. Zielony, ruszam w drogę. Jedź ostrożnie, Bruno. Wilson i Koko proszeni do ładowni. Zatrzymajcie się, kochani. Już najwyższa pora iść spać. Och, jeszcze tylko 10 minutek. Prosimy. Musisz jutro bardzo wcześnie wstać. Będziesz pierwszy raz przewoził pocztę. Och, zapomniałem. Chodź, Wilson, ścigamy się. Hej, to nie w porządku. Zaczekaj na mnie. Jestem zwycięzcą. Czuch, czuch. Tylko dlatego, że wcześniej ruszyłaś. Pobawmy się w robienie min. W tym też jestem lepsza. Ale ja naprawdę muszę iść spać. Ta jest najlepsza. Ach, hej, bądźcie ciszej. Ktoś tutaj próbuje spać. Przepraszamy, Bruno. Tak, śpiąca królewna potrzebuje snu. Niektórzy z nas ciężko dziś pracowali. Przepraszam, dobrej nocki. Karaluchy pod poduchy. Idźcie już spać, dobrze? Założę się, że zaśniesz pierwszy. Na pewno nie. No to zakład. Zobacz, ja wcale nie śpię. Ja też. Koko, dalej nie śpisz? Tak. Słyszałem ziewnięcie. Wygram ten zakład, wygram ten zakład. Nie śpisz? Koko. Ura! Wygrałem. Stacyjkowo pora wstawać! Dzisiaj będziemy wykonywać ćwiczenia dotyczące uważnego słuchania wskazówek. Przecież my zawsze słuchamy wskazówek. Naprawdę? A ja pamiętam, jak ktoś kiedyś zawiózł banany do kopalni, a węgiel zawiózł do zoo. Jaka gapa mogła to zrobić? To byłeś ty, Wilson. A teraz posłuchajcie Violi. Bardzo uważnie. Podjedziecie do linii startu, policzycie do 5, zatrąbicie klaksonem i niezbyt szybko ruszycie. Jak głośno mamy zatrąbić? No cóż, O tak? Może nie aż tak głośno, Bruno. Koko, ty pierwsza. Jestem już gotowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Koko, zapomniałaś o klaksonie. A niech to. Wilson, teraz ty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
4, 5. Wilson, miałeś jechać niezbyt szybko. O kurczę, blady. Bruno, teraz ty. Raz, dwa, trzy, cztery. Za długo! O kurczę, kurczę, blady! Nie postępowaliście zgodnie z instrukcją. Musicie być dokładni, ale nie za dokładni. Święta racja. Pora na prawdziwy test. Będziecie jechać zgodnie ze wskazówkami, a one doprowadzą was do super niespodzianki. Jakie niespodzianki? Jeśli wam powiem, to ją zepsuję. Dobra, pora zaczynać, dzieciaki! Patrzcie na tablicę! Życzę wam powodzenia! Pojedziemy do... Koperty? Do sortowni listów. No jasne! Hej! Zaczekajcie na mnie! Och, patrzcie! To jest wagon, z którym będziemy dziś jeździć. Ciuchciastycznie! Jak możesz się tak cieszyć z egzaminu? Jeśli go zdam, będę mogła wozić pasażerów. Po to mnie zbudowali. Tak się cieszę. Słyszałem, że ten egzamin jest bardzo trudny. Tak, trzeba hamować hamulcem bezpieczeństwa. Stop! To będzie bułka z masłem. Nie bójcie się, chłopaki. Będzie dobrze. Ciuch, ciuch. Ciuchcia podjeżdża. Ciuchcia się zatrzymuje. Gładziutko. Drzwi się otwierają. Dzień dobry, panie Smyczek. To Coco, Wilson i Bruno. Dzień dobry. Wygląda dość groźnie. Smyczek? Nie. Łagodny jak baranek. Naprawdę? Tak. Rada Emilii na dziś. Traktuj go jak innych pasażerów. No wiesz, miła rozmowa, jakiś żarcik. Perfekto. Znam masę dowcipów. Dzięki, Emilio. O tak. Pan Smyczek zda się na żartach. Słabo. Witam was. Nazywam się Smyczek. Jestem z Ministerstwa Kolejnictwa i będę nadzorował wasz egzamin. Ale pan nadęty! Zupełnie jak jakiś balonik. Dobrze. To jest trzęsawkometr. Sprawdza prędkość, płynność jazdy i co najważniejsze, natężenie trzęsienia. A propos trzęsienia, co ma cztery nogi, szczeka i trzęsie się jak szalone? Nie teraz, Wilson! Szczeniak z wiertłem! Ten egzamin to nie żarty. Dobrze. Jako pierwszy pojedzie... Ja chcę zdawać pierwsza. W porządku, Coco. Podstawię teraz odpowiedni wagon. Już jestem! Mogę ruszać w trasę! Dziś odbywa się kiermasz lodów, a ty zawieziesz tam namioty. Na kiermasz lodów? Ekstra! Już się robi! Namioty czekają na ciebie w ładowni. Jedź tam jak najszybciej. Niech no się tylko inni dowiedzą. Ej, Bruno, Coco, powiedzieć wam coś? O, gdzie oni są? A co to za hałasy, chłopcze? Witaj, Pit. Właśnie jadę z dostawą na kiermasz lodów. Świetnie. Czy wiesz, że co roku Frostini wymyśla na ten dzień zupełnie nowe smaki? To Frostini też tam będzie? No jasne, tak. Pamiętam doskonale, a było to dawno temu, że furorę robiła pączkowo-różana ambrozja. Jejuśku! Przywiozłem chyba ze 4 wagony z wytwórni lodów. To byłeś w wytwórni? O, jak? Opowiedz mi o tym. Wilson, proszę do ładowni. Wilson, do ładowni. Natychmiast. Fabryka przez te lata się rozrosła. Kiedyś cię tam zabiorę. Jej, perfekto. Dziękuję. Powiesz mi potem, jaki smak wygrał w tym roku. Dobra. Może nawet spotkam tam Frostiniego. Rady, muszę już jechać. Co dla mnie masz? Spóźniłeś się trochę. Sprawa była pilna i już wysłałem Bruna. No nie, przepraszam. Lepiej będzie, jak przeprosisz Violę. Wołała cię godzinami. Dobra. No to koniec mojej przygody z lodami. Viola, tak mi wstyd, że nawaliłem.
mogę zawieźć coś innego na kiermasz. Cóż, mam jeszcze jedno zlecenie, ale nie. Dam je komuś, na kim mogę polegać. Nie zawiodę cię! Dzisiaj wyruszycie do parku safari z Mtambo, który nauczy was, jak być przewodnikiem. Ojej. Super! I pomożecie mu przy szkolnej wycieczce. Hurra! Cześć, jestem Wilson i będę dziś waszym przewodnikiem. Jeszcze nie jesteś przewodnikiem. Ty zupełnie nic nie wiesz o zwierzętach. Radzę wam zadawać Mtambo jak najwięcej pytań. Ruszajcie, niech Dunbar wyda wam wagony. No to w drogę! Koko, proszę na peron trzeci. Cześć, ciuchciaki. Cześć, Dunbar. Teraz możemy ruszać do parku. Ho, 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 ho. Nie tak szybko. Muszę was nauczyć obsługi wagonów. Oj. Ale to nie są takie zwyczajne wagony. Można je wysoko podnieść tak, żeby pasażer miał lepszy widok. Super. Patrzcie. Trzeba nimi łagodnie operować. Spróbujcie sami. Bułka z masłem. Dawaj, Bruno. Och, Wilson. Oho, wszyscy pasażerowie ci się pochorują, jak będziesz nimi tak mocno rzucał. Ohoho, no, spróbuj jeszcze raz, tylko delikatnie. Dobrze ci idzie, Bruno. Pomalutku. Wilson, skup się. Perfekto! Już potrafię, już potrafię! Góra. I dół. Dobra robota. No to co, możemy jechać? Możemy? Możecie. Ruszajcie. Szykuj się, Bruno. To ostatni na miejscu. Ten jest trąba słania. Cześć. Pa. Dzień dobry. Cześć, Mtambo. Możemy zaczynać. Świetnie. Jest trochę czasu, zanim przyjadą dzieci. Ach, tak, to już będzie ostatnia. O, czekaj, zamknę. Sam to zrobię. Dobra, delikatnie. Przestań mnie kontrolować. Wiem, co robię. Przepraszam. Teraz to odwieziemy do odpadów. Ej, zaczekaj! Edziu, ja znam drogę. Nie jestem już dzieckiem. Dobra, ale bądź ostrożny. Wyluzuj. Cześć. Hej, tylko jedź powoli. Nie wiem, czemu ten Edzio tak się nade mną trzęsie. Wilson! No zobacz, co narobiłeś! Przepraszam! Czy dzisiaj wszyscy się na mnie uwzięli? Zaraz zawołam Edzia! Coś ty! Nie, sam się tym zajmę. Nie potrzebuję jego pomocy. A tego co dziś ugryzło? Och, jeszcze jedno. Byłoby dobrze, gdybyś pojechał po... Do 100 000 kotłów, co ci się stało? Orety! Cześć, Pit! Dokąd dziś jedziesz? Do parku safari z ładunkiem bananów. Taki plan miała Viola, zanim zamilkła. O, chyba masz jednak jechać na farmę. Na farmę? To dziwne, ale Viola wie, co robi. Aha, teraz mi poda kolor tunelu. Czarny, fioletowy, pomarańczowy, różowy. Co? Nic nie rozumiem. Szary? Ale nie ma szarego tunelu, chyba że się stałem daltonistą. Co się dzieje? Ha, Viola się chyba zepsuła. Wilson na peron pierwszy. Już jestem! Jak się miewasz? Dzisiaj w ramach nauki będziesz pomagał Frostiniemu w wytwórni lodów. Hurra! Jeśli się wykażesz, dostaniesz odznakę pomocnika. Jeszcze nie było na świecie lepszego pomocnika ode mnie. Liczę na ciebie. Podam ci kolor tunelu. Czerwony, niebieski, zielony, żółty, niebieski, żółty. Ruszajmy w drogę. Witaj, Frostini. A, Wilson. Zaraz zobaczysz mój nowy, specjalny wynalazek. To do ratusza na wielki bankiet. O, rety!
Przyjdzie tu zaraz sekretarz burmistrza na wstępną degustację. Teraz, jaki akcent najlepiej zwieńczy dzieło? Wisienka? Silencio! Wielki Frostini najlepiej myśli w ciszy. To będzie sos truskawkowy, a na górę listek świeżutkiej mięty. Perfetto. Wygląda super. Dzień dobry. A, pan sekretarz, witam pana. Wielki Frostini przedstawia ciuch ciasteczne marzenie sernikowe. A czy w składzie jest ser? Oczywiście. Najlepszy ser mascarpone. Ojej, żona burmistrza ma uczulenie na ser. Trzeba będzie wymyślić coś innego. Ale bankiet jest dziś wieczorem. Tak, nie będę przeszkadzał. Wrócę za jakiś czas na degustację. No problemo. To prawdziwa katastrofa! O nic się nie martw, ja ci pomogę! Jeszcze nie miałeś takiego pomocnika! Wiesz co? Co? A to, że dzisiaj odbędzie się premiera najnowszego filmu z Super Ciuchcią. Hurra! No to co, idziemy? No jasne, będzie tam Super Ciuchcia. Zosiu, goście na ciebie czekają. Oj, no to już jadę. Dzień dobry. Reg Barnstaple z Dnia Stacyjkowa. Ojejku, a co to było? Wybacz, nie chciałem cię nastraszyć. Zosiu, to jest Snap, nasz nowy fotograf. Tylko sprawdzam aparat. Nawet przypadkowe zdjęcie może mi się kiedyś przydać. O, jaki ładny naszyjnik. To nie naszyjnik, to moja legitymacja. A co to? Taki dokument prasowy, który pozwala mi wchodzić do miejsc, do których inni ludzie nie mają wstępu. Bo reporter musi być zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Niesamowite, też bym taką chciała mieć. Dam ci ponosić, ale potem mi ją oddasz. Dziękuję. Teraz jesteś Zosia, super reporterka. Naprawdę nie mogę uwierzyć, że zrobicie wywiad z naszym Morganem. Okropnie się cieszę. Co się dzieje? Panowie z gazety chcą porozmawiać z Morganem o jego nowym wynalazku. Zobaczcie, to Morgan! O jakim? O trójkołowym pojeździe do jazdy po stacyjkowie. Ale to ja zawsze woziłam Morgana. O, witaj, Morgan, Reg Barnstaple z gazety. Jak się masz? No? Co powiesz? Jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Nazwałem go torocykl. Mogę nim wszędzie dotrzeć. Gdy trzeba coś naprawić. Zapraszam. W warsztatach rozpętała się burza. No coś ty, Koko. Po prostu robią Morganowi zdjęcia. To jest gąsienica. Brawo, Emilio. Witaj, moja Ewciu. Co za dzień? Jak się masz przy przyjacielu? Świetnie mnie naśladujesz, Elżbietko. Jedziesz do myjni? Tylko wymocz koła jak należy. Jakaś ty zabawna. Zawsze mnie rozśmieszasz. Uwaga, uwaga! Dzisiaj w Stacyjkowie gościmy ekipę telewizyjną. Pracujcie tak jak zawsze i bądźcie pomocni. Ojej! Moja droga, to jest twoja wielka szansa. Postaraj się wystąpić przed kamerami. Kto by mnie chciał oglądać? Jak to kto? Jesteś taka zabawna. Emilio, ekipa szukała kogoś, kto im pokaże teren. Poleciłam im ciebie. Och, już tam jadę. Bruno, przyjechała do nas telewizja. Wiem, z twoją wiedzą i moją urodą staniemy się sławni. Akurat. Bruno? Jestem. Emilia będzie zajęta przy ekipie telewizyjnej, więc może ty ją zastąpisz. Super! Będę pociągiem pasażerskim. O, świetne. Te budynki w tle i to niebo mają taki miejski klimat. Cześć, jestem Emilia i wszystko wam pokażę. Przy siadaniu proszę patrzeć pod nogi. Uwaga, ciuchcia odjeżdża. Ciuchcie, czysta esencja tego miasta, jego bijące serce.
Damy im dziś szansę, sprawimy, że będą, choć przez sekundę, bohaterami. Ojej, Olga miała rację, naprawdę będę w telewizji. Zostanę gwiazdą. La, la, la. Się jeszcze trochę. A ja już mogę ruszać. Wilson i Bruno, po paliwo. I znowu to samo. Niech to. Ty to masz szczęście, Koko. Tak, też bym chciał być elektryczny. Byłoby fajnie. Ruszałbyś się szybciej. Jak ja. To na razie, Koko. Pociąg do naprawy. Cześć, Morgan. Cześć, Laura. Hektor się wczoraj zepsuł na nocnej zmianie. Właśnie, Morgan, wymyśl coś szybko, bo inaczej nie wyruszę z przesyłką. Zaraz zobaczę. No, to co się stało? Sunąłem sobie gładko po szynach, aż nagle rozległo się trach i stanąłem w miejscu. To niedobrze. Jesteś całkowicie pewny, że miałeś paliwo? Ciuchciolutnie, sprawdziłam to od razu. No to już, ustaw się na podnośniku i zaczynamy. Dziękuję, że mnie przywiozłaś. To drobiazg, trzymaj się, do zobaczenia. Uważaj, stary, przechył. I co tam widzisz? Nie wygląda to dobrze. Wiedziałem. Już wiecie o Hektorze? Odholowali go. Tak, zepsuł się i jest w naprawie. Laura szuka mu nowej części. A kto go zastąpi w nocy, jeśli go nie naprawią? Bruno, na pewno nie ty. Wybiorą kogoś naprawdę szybkiego. Niestety złe wieści. Sprawdziłam i nie przywiozą nam tej części do jutra. Nie. Pospałem sobie. Dzień dobry, ciuchcie. Mam dla was dzisiaj specjalne zadanie. Jakie zadanie? Już wkrótce otwarcie nowego parku safari. Ktoś musi przewieźć zwierzęta do nowego domu. To znaczy my? Tak jest. Tak! Koko, ty się zajmiesz małpką. Ciuchciastycznie. Bruno, ty bierzesz żyrafę. Super! A Wilson przewiezie słonia. Naprawdę? Hurra! Jeśli się dobrze spiszecie, dostaniecie specjalne odznaki za transport zwierząt. Świetnie, uwielbiam odznaki. Ruszajcie do Danbara na załadunek. Czuję, że to będzie super odlotowa przygoda. Jak się macie, ciuchcie? Każde z was przewozi zupełnie inne zwierzę i każde z was dostanie inny wagon. O, który jest mój? Twój jest ten mały. Ma specjalne siedzenie dla małpy. Tylko dopilnuj, żeby zapięła pasy. Jasne. Mój jest ten z dziurą w dachu. W końcu przewożę żyrafę. Tak jest, Bruno. No dobrze, moi drodzy. Przymocujcie wagony. Gotowe! Przymocowane! I pamiętajcie, że macie ich dobrze pilnować. Nie chcemy pogubić zwierząt. O nic się nie martw. Ja dziś o niczym nie zapomnę. Chcę tę odznakę. To bardzo dobrze. Jesteś całkiem jak słoń. Słyszałem, że one nigdy niczego nie zapominają. No, ruszajcie, ciuchcie! Zaczekajcie na kolor tunelu. Na pewno wyjdzie czerwony. Ja stawiam na niebieski. Zobaczycie. Akurat. Co to za hałas? Nie wiem, aż mi blacha rezonuje. Wilson, może sprawdzisz? Mowy nie ma, ty sprawdź. Ciuchcia podjeżdża. Ej, co się dzieje? Wilson nawet nie chce podjechać do warsztatów. Wiecie, że stary Pete siedział tam kiedyś cały tydzień? Cały tydzień? Tak,
wszystkie koła mu odkręcili. No nie, biedny Pit. Nie bój się, Koko. Nam nikt nie odkręci kół. Ścigajmy się. No to do zobaczenia. Życzę wam miłego dnia. Dobra, ostatni na koźle ma kwadratowe koła. To pewnie będę ja. Uwaga i start! Nie widziałeś kozła? Nie. Lepiej, żebyś zajrzał do warsztatu. Tak. Coś ci się strasznie telepie w środku. Nie, nic mi nie jest. To jakieś głupstwo. Samo mi przejdzie. Tak myślę. Uwaga, uwaga! Wilson, Bruno i Koko proszeni do ładowni. Hurra! Jedziemy tam! Auć! Ojej! Przepraszamy za te straszne hałasy na dole. To dlatego, że Wilson zaraz zgubi koła. Co? Znowu wygrałam, Wilsona nabrałam. Żartuję, ale ten hałas jest podejrzany. Stać, ciuchcie! Ten tunel? Mówią, że podobno idzie pod miastem. O, zapytam Violę. No ale chyba nie teraz, Koko. Dunbar na nas czeka. Ale tak szybciutko. Koko do Violi. Słucham cię. Czy możemy zwiedzić tunel? Nie dzisiaj, Koko. Musicie się jeszcze wiele nauczyć, zanim będziecie mogli wjechać do tunelu. Dokąd prowadzi? Długi jest? Ciemny? Wszystko w swoim czasie, Koko. A teraz zmykaj. No dobrze. To na razie. Hurra! Możemy jechać! Witajcie, ciuchcie! Dzisiaj nauczę was, jak się przestawia tor. A to on nie przestawia się sam? Tak, jakby wiedział, dokąd chcemy jechać. To tylko u nas. Poza zajezdnią sami sobie przestawiacie tory. Kolejne utrudnienie. To jest na pewno proste. Trzeba tylko wiedzieć jak. No to uwaga, zaczynamy. Proszę po kolei na rozjazd. On chyba nie działa. Ja chcę w prawo, a on nie puszcza. Czemu się nie rusza? Bo jest ustawiony na jazdę prosto. Ta czarna strzałka wskazuje kierunek. No tak! Uważajcie. Jak to zrobiłeś? Każdy z was ma swój własny przełącznik. Dunbar, mam dla ciebie pilne zadanie. Już się robi. Pora wstawać, ciuchcie! Super! Do zobaczenia! Hej, Bruno, gdzie tak pędzisz? Na tor treningowy. Ale po co? Chcę przećwiczyć wszystko, czego się wczoraj nauczyliśmy. Tak, te nowe skręty są ciuchciastyczne. Zaczekaj na mnie! Uwaga, uwaga! Bruno i Wilson mają stawić się w ładowni. Ale ja chciałem trochę potrenować. Jeśli się postarasz, zdążysz poćwiczyć po powrocie. Fantastyczny pomysł! Tak zrobię! Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj będą wam potrzebne wagony. Super! Bardzo lubię jeździć z wagonami. Trzeba je przymocować. Już się robi! Tak jest! Przymocowane! Pora na trening! Słuchajcie, dzieciaki. Ten typ wagonów ma klapę umieszczoną w podłodze. A więc, żeby rozładować towar, musicie ją otworzyć. O tak! Podłoga, klapa, towar. Zrozumiano! A teraz spróbujcie! To jest trudne!
się! Bardzo dobrze, Bruno. O, chyba tego nie zrobię. Dasz radę. Ale ja po prostu nie umiem. Próbuj dalej, mały. Jest! Udało się! Udało! Dobra robota, szybko się uczycie. Czy są jakieś pytania? Nie. Czyli wszystko jasne. W takim razie możecie jechać po dzisiejsze zadanie. Wiola ma kiepski humor. Uwaga, uwaga! Z powodu uszkodzenia torów, żółta linia będzie dzisiaj nieczynna. A, to dlatego jest taka zmartwiona. Muszę zmienić rozkład jazdy. Proszę o cierpliwość. Biedna Wiola. Cześć, Hugo. Miałaś w nocy dużo pracy? To było ciuchciolutne szaleństwo. Miałam aż 3 nocne wezwania. Praca w ciuchciowym pogotowiu nie jest łatwa. Czy widziałeś dzisiaj Edzia? Jeszcze nie. Musi natychmiast zacząć naprawę torów. Przekażę mu. Och, to będzie bardzo, bardzo długi dzień. Och, biedna Wiola. Będziesz potrzebował elektromagnesu, żeby pozbierać uszkodzone tory i platformy, żeby zawieźć tam nowe. Tak, masz rację, Kaja. Chodź, musisz się przygotować. Jeśli pojadę czerwoną linią, a potem zawrócę i przejadę przez most, to w niedługim czasie dojadę. Pośpiesz się, Pit. A nie, tak nie da rady. Wiem, że już bardzo długo czekasz, Iwo, ale nic na to nie poradzę. To dzień recyklingu, Dunbar. Przecież wiesz, że bardzo nie lubię mieć opóźnień. Dunbar, czy będziemy mieć dzisiaj szkolenie? Przykro mi, Koko, ale mam sporo do zrobienia. Musicie znaleźć sobie jakieś pożyteczne zajęcie. Nie ma problemu. Masz już wszystko. Brakuje tylko Edzia. A może odbiorę go ze stacji? To świetny pomysł. Koko, proszona na peron pierwszy. Ciuch, ciuch! Już jestem, Wiolu. Dzień dobry, Koko. Wysyłam cię dzisiaj samą do składu drewna. Ale fajnie. Pokaż mi kolor tunelu. Nie zapomniałaś o czymś, Koko? Nie. Mogę ruszać w drogę. Zaczekaj, jedzie do nas stary Pit. Stary Pit zgłasza swoją gotowość do pracy. Dzień dobry, Pit. Zgodnie z rozkładem, masz dzisiaj jechać do odlewni. Tak, i mam tam odebrać ładunek żelaza. Jesteś świetnie poinformowany. W końcu pracuję tu już bardzo długo. Za długo. O czym zapomniałam? Zaczekaj chwilkę, muszę odprawić Pita. Ale ja byłam pierwsza. Patrz na tablicę, Pit. Kiedy byłem w twoim wieku, posługiwano się tutaj flagami. Aha. Wtedy było wszystko tylko na parę. Była jedna główna linia. Zielony, to zielony tunel. O, rzeczywiście. A zielony znaczy jedź. Może pojadę trasą widokową. Już myślałam, że nie pojedzie. Teraz moja kolej. Tak, Koko. A jak zamierzasz przewieźć swój ładunek? Co? A, tak. Potrzebuję wagonu. Musisz pojechać do Dunbara. On ci pomoże. Za sekundę wracam. Właśnie tak. Podjedź bliżej, to będę mógł cię podpiąć. Wiesz, Dunbar, jadę w cudowną podróż do składu drewna, potem z ładunkiem do papierni, a potem... Och, Koko, musisz przestać się tak wiercić. Wybacz, Dunbar, jestem podekscytowana. Będę jechać przez las, a potem... Koko, uspokój się i trochę się cofnij. Co? Dobrze. A teraz cofnij się wolniutko. To jest to! Wszystko gra, jesteś gotowa do drogi. Ciuch, ciuch, ciuch. 3. Osiemnaście, 19, 20. Uwaga, szukam! Widzę cię, Koko. Ale gdzie jest Wilson?
Zapadł się pod ziemię? Wychodź, Wilson! Poddaję się! Okej! Tutaj jestem, Bruno! Wilson! Chowanego jesteś po prostu mistrzem! Uwaga! Ciuchcie proszone są na tor treningowy! Chodźcie, jedziemy! Dzisiaj nauczycie się hamować w różnych warunkach pogodowych przy pomocy hamulca bezpieczeństwa. Wspaniale! Zawsze chciałam go wypróbować. Nigdy nie wiadomo, na jaką pogodę traficie w podróży. Musicie być przygotowani. Na początek tory będą zasypane liśćmi. Jesteś gotowa? Ciuchciolutnie. Ha? Chyba się zepsuło. Może coś tam utknęło? Myślę, że już działa jak należy. W nagrodę za pomoc Bruno będzie hamował jako pierwszy. Och, ja chciałem być pierwszy. Wspaniale, Bruno! Jak się macie, ciuchcie? Cześć, Dambaj! Dzisiaj nauczycie się odbierać worki z pocztą. Super! Zawsze chciałem przewozić paczki i listy. Worki wiszą zwykle na hakach, a ciuchcie je odbierają bez zatrzymywania. O tak! Otworzyć drzwi, wózek i już! Fajowo! To jest super! Kto chce spróbować pierwszy? Ja! Wszyscy naraz nie możecie! Uwaga, uwaga! Bruno na tor szósty! A nie mógłbym najpierw poćwiczyć? Niestety, Bruno. Viola nie wzywa cię bez powodu. No trudno. Już jestem! Wybacz, że cię wywołałam z lekcji, ale ktoś musi zawieźć banany do parku safari. No jasne. Tak, Pikuś, też możesz jechać. Bruno, zaczekaj na kolor tunelu. Czerwony, niebieski, żółty, niebieski, czerwony, zielony! W drogę! Wziąć rozbieg. Otworzyć drzwi i... Oj! Nie martw się! Teraz pójdzie ci o wiele lepiej! Dobra! Otworzyć drzwi i... A niech to! Jak to dobrze, gdzie jesteś? Cześć, Mtambo. Co się dzieje? Małpy są głodne. Od rana nic nie jadły. Wszystkie banany gdzieś zniknęły. Naprawdę? Tak. To bardzo dziwne. Dostaliśmy wielka dostawa. Dzisiaj zabierzecie wagony z lodami. Tak! Nauczcie się ich używać, a dostaniecie lodowe odznaki. Wszyscy na tory! Jak się macie, ciuchcie? Wagony już na was czekają. Ojej, ale są fajne. Tak, są ciuchciastyczne. Ciuchciastyczne z podwójną czekoladą. No, ciuchciaki, przypinajcie wagony. Już gotowe. Więc ruszajcie na tory. Ciuchciastycznie. Strasznie rozstrojone! Gdy na lody pora, to chodźcie do Wilsona! Co się stało? Zepsuło się! Niech lepiej Morgan to zobaczy. Możesz zawieźć wagon do warsztatu, Wilson? Zawiozę. Ale z czym będę jeździł? Daj mi się zastanowić. A wagony są tylko te trzy. I co, Pete? Jak się czujesz po zmianie oleju? A, zupełnie jakbym odmłodniał. Jakbym miał znowu tylko 100 lat.
Cześć, Wilson. Czy coś się stało? Obejrzysz mi wagon? Buchnęło z niego, prychnęło i przestał działać. To niedobrze. Muszę cię zobaczyć. O, rety. Tablica obwodów poszła. Trzeba będzie zamówić nową. Ale bez wagonu lodowego nie zdobędę odznaki. O, dobrze ci idzie. O to chodzi. Chyba nabieram wprawy. A ja nie. Czekaj, no. Chyba mogę ci pomóc. Naprawdę? Tak. No, ruszę.